na przykład nie skończyła się amunicja, czy nie mamy zacięcia. Żeby nie było tak, że skład wkładamy i idziemy znowu robić ćwiczenie i później przypilnujemy i skład jeszcze. To musicie też sobie wprowadzić w ten swój trening, tak? Żeby tu rzucić kątem oka. Ja nie muszę tak gapić się, bo gapienie co nam daje? Gapienie nam daje ok, większy komfort tego, że lepiej to zrobimy, tak? Wiadomo, lepiej, że będzie pięknie, będzie ładnie na zdjęciu wyglądało, czy na filmie. Ale w sytuacji... Ale no niech będzie, tak, to, ja mówię, w sytuacji typu kutas, gdzie wszystko zaczyna się walić, to jest najmniej ważne. Dużo ważniejsze jest dystans, trzymać dystans, bo wy możecie sobie tutaj na tym zasięgu gapiąć się na ten cel, tak, który się atakuje. Na innych, na tych etapach cywilnych jest etap z zacięciami. Tutaj też ćwiczymy zacięcia, ale to troszeczkę dalej, żeby właśnie najpierw nauczyć tutaj tych wszystkich tego zwarcia w głowie zrobić, żeby to, żebyście sobie to wszystko poukładali.